Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora na recenzję kolejnego zestawu z serii LEGO Avatar. Przed wami latające góry. A dokładnie stanowisko 26 i Samson ZPZ. Tutaj chodzi po prostu o te konstrukcje, które w zestawie są ukryte, czyli ten taki bunkier oraz ten bardzo futurystyczny śmigłowiec. Jeśli chodzi o informacje dotyczące zawartości zestawu, to znajdziemy tam, tylko zerknę, 887 elementów. Katalogowa cena to 480 zł, taniej naturalnie w Alto, a jeśli chodzi o zawartość, to przyznaję się bez bicia, naprawdę ta zawartość mi się podoba, przynajmniej patrząc na pudełko, bo wiadomo, że pudełko najpierw trzeba otworzyć, następnie zawartość zbudować, a potem ewentualnie się ekscytować albo też skrytykować to, co krytyki wymaga. Mam nadzieję, że zestaw wam się spodoba, o ile będzie na to zasługiwał, ale ogólnie seria Avatar bardzo mnie zaskakuje. Tak na plus, bardzo pozytywnie, bo od samego początku miałem dość obojętny stosunek do tej serii, z tego względu, że nie mam zbyt dużego sentymentu do filmu, bo widziałem go w życiu raz, kiedy byłem dość mały i było to dość dawno, po prostu wtedy jarały mnie pewnie inne filmy, no ale jeśli chodzi o serię, to od strony konstrukcyjnej, minifigurkowej jest naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że podtrzymamy tę passę. Bardzo się cieszę z tego zestawu, z tego względu, że to będzie mój pierwszy kontakt z tym mrocznym koniem Pali. I to jest akurat mega fajna sprawa, z tego względu, że to jest kompletnie nowy odlew, który został przygotowany dla serii Avatar. I to bardzo mnie cieszy. A jeśli chodzi o samo stanowisko 26, no i ten helikopter Samson, spoko, ale one mnie po prostu mniej grzeją od tego konia. Poza tym znowu mamy tutaj fragment terenu, który został wyposażony w te elementy, które świecą w ciemnościach. No i też możemy sobie zerknąć, jak wygląda tutaj ten, nazwijmy to, kontener. Plus jest taki, że ja się trochę spodziewałem, że w tych zestawach z Avatara będzie tak trochę, wiecie, w klimatach Jurassic World, a tutaj to jest wszystko zabudowane, to jest zamknięte, otwiera się to do góry, a nie ma czegoś takiego, że po prostu mamy wycięty tył. Mamy też zaprezentowane wyposażenie i znowu mamy tutaj do czynienia z taką jakby dioramką, tak jak mieliśmy Banshee, które mogliśmy wtykać w te elementy terenu, tak tutaj jest również z helikopterem. Aha, myślałem, że mamy tutaj plomby, a ich nie mamy, więc dajcie mi chwilę, otworzę sobie pudełko i wysypię zawartość. Dla ścisłości, plomby były, natomiast tekturowe. Myślałem, że po prostu były te plomby z taśmą klejącą. To jest mroczny koń i wygląda świetnie, jest przede wszystkim bardzo duży. Ja nie mam tutaj pod ręką normalnego konia. Później po niego sięgnę i pokażę wam przy okazji recenzji. Naprawdę to jest potwór i mnie on osobiście niesamowicie się podoba. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tak, instrukcja jest zapakowana w taki mały kartonik. Na opakowaniu mieliśmy tutaj też informację o tym, że można budować w 3 osoby naraz, więc zakładam, że instrukcje tak też są podzielone. Dokładnie, mamy tutaj 3 arkusze, które są po prostu oddzielne i zastanawiam się jeszcze, gdzie znajdę naklejki, bo tutaj ich nie widzę. O, ale są tutaj. I sam arkusz naklejek jest naprawdę niewielki, jak na zestaw liczący te kilkaset elementów. No a co do samych klocków, to chyba nie ma sensu teraz zaglądać w te worki, z tego względu, że jak już to poskładam, to pokażę wam całość. Samson dumnie się unosi, figurki wyeksponowane, no to chyba można już oficjalnie zacząć recenzję. Ja wam przyznam szczerze, że składałem ten zestaw około godziny i miałem naprawdę całkiem sporo frajdy, bo konstrukcyjnie jest naprawdę bardzo dobrze i kolejny raz muszę posypać głowę popiołem, jak byłem średnio entuzjastycznie nastawiony do zestawu z Avatara, tak najzwyczajniej w świecie one mi się podobają. No ale dobra, zacznijmy w takim razie po kolei, na początek budynek. Stacja połączeniowa naprawdę wygląda bardzo dobrze, no i przede wszystkim jest takim solidnym kawałkiem konstrukcji. To wszystko jest ładnie obudowane, mamy tutaj dużo cnota, to wszystko naprawdę wygląda estetycznie z każdej strony. Ma też takie cztery bardzo solidne
nazwijmy to łapy, no to jest po prostu, wiecie, taki jakby fundament, taka podstawa, na której to wszystko się trzyma i rzeczywiście wygląda to całkiem nieźle. Mamy tutaj możliwość wejścia do środka, naturalnie tutaj możemy sobie otworzyć drzwiczki, wszędzie dookoła jest pełno okien, no i też zerknijcie, jak to prezentuje się z każdej strony. Tutaj mamy jeszcze jakieś pokrętła, jakieś zawory, więc rzeczywiście wygląda to całkiem spoko. No i co istotne, zdejmowany jest dach i w momencie, kiedy sobie dach zdejmiemy, jak coś, to jeszcze pokazuję, jak on wygląda od wewnątrz, no to mamy tutaj troszeczkę wyposażenia i rzeczywiście tutaj też to wykończenie jest spoko. Nawet mamy wygładzoną podłogę, mamy tutaj obracany fotel, w tym miejscu też możecie sobie zerknąć, jak prezentuje się komputer, choć co prawda sam komputer raczej nie jest zbyt wielkich rozmiarów, ale ta naklejka, która jest na ekranie, akurat jest spoko. Mamy tam takie badanie tego, co znajduje się wewnątrz głowy, no i tutaj jeszcze możemy sobie zerknąć, jak wygląda komora, którą sobie otwieramy. Ona raczej przypomina taką lodówkę, która po prostu jest ustawiona na płasko. W tym miejscu jeszcze znajdziemy jakiś panel sterowania, żeby sobie oczywiście poustawiać te wszystkie parametry. O, a ja właśnie widzę, że lekko sobie za mocno opuściłem ten mostek, żeby się tutaj do środka dostać. No i w momencie, kiedy już wszystko mamy pozwiedzane, mogę z powrotem domknąć dach. Naprawdę wygląda to spoko i myślę, że te porównania do Jurassic World są jak najbardziej stosowne, bo tamte budynki są utrzymane w podobnych klimatach, ale ten z Avatara wypada według mnie lepiej. Ale zanim przejdę do tego futurystycznego śmigłowca, zerknijmy sobie na kolejny kawałek terenu, który jest bardzo mocno wzbogacony o roślinność, która znajdowała się na Pandorze. Znowu mamy tutaj elementy, które świecą w ciemności. Są to te trzy korony, czwarta jest elementem zapasowym. No i znowu mamy te unoszące się w powietrzu kawałki terenu. No i też zerknijcie sobie na wykończenie. Mamy tutaj też zaczepy, które pozwalają nam na połączenie tego elementu terenu z tymi, które znajdują się w innych zestawach. I z racji tego, co mówiłem wcześniej, że mamy tutaj znowu możliwość zamontowania śmigłowca w tym miejscu, bo tutaj go sobie montujemy za pomocą pina, to kiedy połączymy pozostałe fragmenty terenu, to naprawdę uzyskamy bardzo ładnie wyglądającą dioramkę, która w szczególności powinna przypaść do gustu fanom filmu Avatar. No ale dobra, obejrzeliśmy teren, obejrzeliśmy ten, nazwijmy to, bunkier i przejdziemy teraz do śmigłowca. A śmigłowiec naprawdę robi robotę i po tych wszystkich nudnych konstrukcjach City tutaj mam wrażenie, że jest dość ciekawie. Okej, to nie jest może konstrukcja, która porywa, no bo zestawiając go obok tego śmigłowca z Technik, który jakiś czas temu wam pokazywałem, no to wiadomo, to jest no lipa, no z tego względu, że to jest mały śmigłowiec, który nie ma napędu i tych wszystkich funkcji, ale pod kątem śmigłowców w takiej skali jest ok. Po pierwsze, mamy bardzo fajne śmigła, które są zamontowane w ten sposób i każda z tych części ma dwa niezależne śmigła, tylko że za mocno tutaj sobie docisnąłem te elementy trzymające aksle, no i teraz przez to te śmigła się słabo kręcą, no ale w momencie, kiedy już sobie to wyregulujemy, to one rzeczywiście kręcą się całkiem sensownie. No i mamy tutaj też możliwość zajrzenia do środka, odpinamy sobie szybkę, mamy tutaj kabinę dla pilota, nawet całkiem sensownie za pomocą tych zawiasów zostały wykonane skosy, żeby też ta bryła wyglądała całkiem sensownie. Niepotrzebnie chyba są zamontowane te miotacze groszków, no ale cóż, ja mogę, nic na to nie poradzę, po prostu Lego wpycha je absolutnie wszędzie. No i tutaj, jeśli chodzi o wykonanie, to tak jak mówiłem, zdecydowanie jest to bryła bardzo futurystyczna. Jednym pewnie spodoba się bardziej, innym mniej. Czy to jest najmocniejszy element zestawu? W mojej opinii nie. Bardziej podoba mi się budynek, natomiast sam śmigłowiec daje radę. No ale chyba i tak najciekawsze są figurki. Po pierwsze, Jake Sully w ludzkiej wersji oraz jako Navi. No i jeśli chodzi o Jake'a w wersji ludzkiej, mamy tutaj dwie wersje główek. No i też zwróćcie uwagę, że ten śmigłowiec Samson również pojawia się na torsie w formie takiego nadruku na koszulce. Natomiast jeśli chodzi o Jake'a jako Navi, no to już mieliśmy okazję zobaczyć, jak te postaci się prezentują. I rzeczywiście wyglądają bardzo fajnie. Mamy te specjalnie przygotowane główki, mamy te długie nogi, które pojawiały się już u chudego w tej historii i naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Dwie pozostałe minifigurki, właściwie kolejne, no bo mamy tutaj jeszcze jednego Navi, ale jeśli chodzi o dwie pozostałe minifigurki w takich klasycznych wersjach, no to mamy tutaj jeszcze Dr. Grace Augustine, która ma całkiem fajnie wyglądające nadruki. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, myślę, na jej spodnie, bo prezentują się całkiem nieźle, a oprócz niej znajdziemy tutaj jeszcze Trudy Chacon, która z drugiej strony na buźce nie ma nadrukowanego
zestawu do komunikacji. No i na samym końcu mamy jeszcze Norma Spellmana, który z kolei ma taki bardziej normalny strój, który mniej kojarzy się, powiedzmy, z tym takim dżunglowym lookiem, który najczęściej w przypadku Navi się pojawia. No i ostatnia rzecz, ale jakże istotna. Mamy tutaj tego mrocznego konia. On naprawdę prezentuje się świetnie. Co prawda nie ma ruchomych nóg, no ale też nie każdy koń ma trzy pary nóg, a w jego przypadku tak jest. No i obiecałem wam porównanie ze zwykłym koniem. No to tak wygląda zwykły koń w porównaniu z tym niebieskim. Jest zdecydowanie mniejszy, co prawda ma ruchomą głowę i zad, ale myślę, że ten po prostu wypada ciekawiej, bo naprawdę to jest niesamowicie wyglądające stworzenie w świecie Lego. Pora na jakże standardowe i jakże klasyczne pytanie. O, ale zapomniałem o koniu, więc też i konia tutaj dostawię. A teraz zadam pytanie, czy warto? Według mnie tak, bo gdybym miał porównać zestawy z Avatara do innych zestawów na licencji, to właśnie porównałbym je do zestawów z serii Jurassic World, z tego względu, że i tutaj mamy takie bardzo mocno klimaty w stylu science fiction. Mamy też mimo wszystko konstrukcje, które w jakiś sposób mogą się ze sobą kojarzyć. Oczywiście nie jeden do jednego, ale mimo wszystko zdają się być podobne. Mamy tutaj helikopter, mamy też jakieś takie tajne bazy i w Jurassicu też się to pojawia. Tyle, że ja zestawy z Jurassic World przede wszystkim kupuję dla dinozaurów, dla ich odlewu, bo one naprawdę są świetne, poza tym też są wiele warte. A w przypadku zestawów z Avatara mogę wam je też polecić nie tylko ze względu na bardzo dobre minifigurki, choć i odlew mrocznego konia jest świetny, ale też ze względu na naprawdę przyzwoite konstrukcje, bo tutaj tego tej serii nie można odmówić. I naprawdę chciałbym, żeby więcej zestawów na licencji trzymało taki poziom jak seria Lego Avatar. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!